Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki i robaczki. Stuk, puk, kubeczkiem. Zaczynamy wieczorne pogaduchy tym razem. Witajcie, moi kochani ludzie. Ja właśnie wróciłam z pracy. I mówię, odezwę się do moich kochanych pitulaków, tylko... Nie wiem, gdzie mam stanąć, żeby do was pogadać, bo słonko tak świeci, widzicie, jaka piękna pogoda u nas. Ciepło bardzo, w ogóle chyba sąsiadka jest w ogródku i tak nie bardzo wiem, gdzie się usadowić, żeby do was pogadać. Zrobiłam sobie kawiczkę, ale taką bezkofeinową, bo już jest późno, a miałam ochotę na kawę, bo ja to się dzisiaj tak urządziłam, że nie wiem, gdzie ja mam rozum. Zaraz wam powiem. Moja Ruzia rozkwita. Wiecie, co ja dzisiaj zrobiłam? Ja dzisiaj byłam totalnie nieprzytomna. Cały dzień po prostu chciało mi się spać. Byłam rano na basenie. Piękna nasza. Doczekałam się ponownego kwitnienia. Dajanowa jeszcze chwilki potrzebuje, ale już pączki pękają. Iii, ile mszyc, ale was tutaj nie było. Będę musiała oprysk zrobić. Idziemy sobie usiąść. No i słuchajcie, czekajcie, tylko się usadowię. No. Ja dzisiaj cały dzień byłam nieprzytomna. W ogóle co my dzisiaj mamy? Dzisiaj jest środa. Miałam bingo w pracy, ciotki klotki były. I ja dzisiaj taka nieprzytomna byłam, pomimo tego, że byłam na basenie, wypływałam się. Obudziłam się dzisiaj wcześnie rano, bo ja tak teraz wstaję bardzo wcześnie. Po 5, w 5:30 Jan tak wychodzi do pracy, ja też wstaję i już urzęduję. Rano sobie czytam książkę, taki jest czas dla mnie. No i często, czemu ja z tym kluczem chodzę? No i często rano, jak sobie chwilę poczytam, to jadę na basen. I dzisiaj właśnie, pomimo tego, że dobrze spałam, ja w ogóle ostatnio bardzo dobrze sypiam. I pomimo tego, że byłam na basenie, byłam z Barkiem na spacerze, wyspałam się. Słuchajcie, jakiś taki dzień... No nie mogłam się ogarnąć. Pojechałam do pracy. Dzisiaj było nas więcej, bo była koleżanka jeszcze ze mną za barem i menadżerka w kuchni gotowała. Bo dzisiaj bingo to zawsze więcej ludzi. No i okazało się, że my wszystkie trzy takie dzisiaj nieprzytomne, jakieś nie mogłyśmy się dobudzić. A w ogóle to ostatnio bardzo ładna pogoda w Anglii, ciepło. Już na szczęście się te największe upały skończyły. Teraz jest po prostu fajnie, przyjemnie. Z tym, że dzisiaj była ogromna duchota, ponieważ wczoraj wieczorem padało. I to tak padało konkretnie chyba przez całą noc, bo rano jak się obudziłam, to było wilgotno, buro, ponuro. No ale potem to wszystko się rozeszło i się zrobiła piękna pogoda. No i słuchajcie, uzgodniłyśmy, że wszystkie trzy jesteśmy nieprzytomne, że śpiące, że jakieś takie, no nie do życia. No i na to wszystko wpadła nasza szefowa, bo wróciła z Hiszpanii, bo nasza szefowa bardzo lubi do Hiszpanii jeździć, pozazdrościć tylko. Przyjechała ostatnio z Hiszpanii, no i właśnie dzisiaj przyszła, upiekła ciasta do pubu, ponieważ ona zawsze, jak jest tutaj w Anglii, to piecze na sprzedaż ciasta takie domowe. No i przywiozła ciasta, jakieś tam cytrynowe, czekoladowe. I myśmy, jak te ciasta zobaczyłyśmy, to się w trójkę na to ciasto rzuciłyśmy. Słuchajcie, ja nie wiem, co mi odbiło. Nagle stwierdziłam, że ja mam taką ochotę na normalne ciasto. Szczerze wam powiem, że nie pamiętam, kiedy jadłam.
bo wiecie, że jak ja piekę, no piekę dosyć często, ale wszystko piekę na mące migdałowej, czy robię sernik też na erytrytolu, no nie używam normalnej mąki, nie używam cukru. I ja dzisiaj zjadłam tego ciasta i wiecie co, no w sumie fajnie się czułam, nie chciało mi się spać po tym. Jakoś tak, wiecie jak to jest, jak cukier poprawia na chwilę nastrój. Wiadomo, że to moment trwa, a potem człowieka zwykle senność ogarnia. No ale no, mnie się spać nie chciało, ale za to po tym cieście to mi się tak pić chciało. Ja myślałam, że wypiję wiadro. Jak koń stanę, naleję sobie wody do wiadra i będę tak z tego wiadra prosto piła. Nie mogłam się napić, pić mi się chciało po prostu piłam i piłam i piłam. Wypiłam swoją wodę, jaką miałam z domu, potem piłam w pubie wodę, tą z pubu. Nie mogłam dojść do siebie. Teraz już mi na szczęście przeszło, ale mówię wam, ze 2-3 godziny to po prostu nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że to ciasto zjadłam, ale ogólnie angielskie ciasta są bardzo słodkie. Sklepowe to są nie do jedzenia, ale takie domowe robione, ja jadłam już troszeczkę tych ciast, próbowałam i nie polecam. Kto mieszka w Anglii, to wie, jakie te ciasta są. No naprawdę to jest hardcore, to jest taka ilość cukru. Jak ktoś unika cukru, to ciężko, ciężko takie ciasto przetrawić. No ale dobra, było, minęło, a teraz już się czuję dobrze, ale to już która godzina? Cały dzień minął i ja dopiero teraz się przytomna zrobiłam. Jestem trochę zmęczona, bo było sporo biegania, bo wiadomo, jak to bingo, to zawsze więcej tych ciotek, klotek przychodzi. No i mamy piękną pogodę. W ogóle to Maksio przed chwilą zaglądał. Piękna pogoda. Cieszę się, że tak w końcu się zrobiło, że można żyć, że te deszcze się skończyły. Muszę wam powiedzieć, że nie odzywałam się do was w sumie cały tydzień. Dzisiaj przed chwileczką filmik opublikowałam, posertuszkowałam komentarze, bo wyskoczyły mi komentarze teraz. Nie wiem, co to się stało, że posypały się jakieś takie sprzed 8 dni, sprzed tygodnia, z ostatniego filmu i jeszcze z poprzedniego. Ja tych komentarzy nie widziałam, to mi wyskoczyło teraz, więc posertuszkowałam, poczytałam wszystko, więc wiem, co tam jest grane, co mi pisaliście. Generalnie to ja mam problem z komentarzami, nawet jak je widzę, to wiecie, że ja po prostu nie wyrabiam czasowo, żeby odpowiadać. Ale jak tylko jakiś komentarz mi się pokazuje, to ja to zawsze czytam, także wiecie, że jestem na bieżąco. No także no, YouTube na tyle ogarnęłam, na ile byłam w stanie, a cały tydzień się nie odzywam, bo po prostu czasowo się nie wyrabiam za dużo tych zajęć. Wiecie co, troszkę tu w ogródku pracowałam, znowu jest trawa do skoszenia, właśnie obcinałam wszystko i tak. W ogóle, wiecie co, w tym roku mamy atak niezapominajek. To co niezapominajki wyprawiają? Porozsiewały mi się wszędzie po doniczkach. Co powyrywam, to one wszędzie wyrastają. Zobaczcie, tutaj zostawiłam, to one no już przekwitają, ale tu wszędzie wyrywałam. Tutaj już też wyrywałam i na nowo odrastają. W ogóle bluszczyk się bardzo ładnie przyjął. Ale na przykład tutaj w pomidorach wszędzie niezapominajki. Zobaczcie, co tu się dzieje. To są wszystko niezapominajki. O, pełno ich wszędzie. Tutaj w pelargoniach. W ogóle muszę wykopać te betunki i przesadzić do osobnej doniczki gdzieś, bo mi tak się pelargonie rozrosły, że no zagłuszą mi te petunki, a szkoda, bo są bardzo ładne. No i wszędzie tutaj mam niezapominajki, które po prostu oszalały. Pomidorki zielone, chociaż już pierwsze pomidorki mi się pokazały. Różyczka zakwitła tutaj, ta taka przesadzana, tu robi nowe kwiatuszki. Proszę, no tak wam po prostu robię taki update, co się w Pitulowie dzieje. Prymulka zakwitła. To ona zaczęła kwitnąć, jak jeszcze taką tą brzydką pogodę mieliśmy i było chłodno. No i
sobie wzięła i zakwitła. Jeszcze tam z tyłu mam w tej drugiej części ogródka, tam też następna kwitnie. Także taki to czas śmieszny w Pitulowie, że prymulki nam zakwitły, ale generalnie to już widziałam, że jakieś pomidorki mi się zaczynają czerwienić. No, a tak a propos pomidorów, to Wam pokażę coś. O, poczekajcie, bo chyba nawet w ogródku mam. Tak, zobaczcie, co ja dzisiaj dostałam od klienta. Oczywiście piwo mu za to postawiłam, ale patrzcie na to. Ogródkowe, prawdziwe pomidory. Pachną wspaniale. Jeszcze powiedział, że mi przyniesie. Ja mówię, potrzymaj mi je dłużej, żeby bardziej dojrzały, żeby były takie bardzo, bardzo czerwone. Oczywiście w pracy już zjadłam i dzisiaj na kolację będą pomidory z cebulą i ze śmietaną. Kupiłam śmietanę i jutro na śniadanie też. No po prostu cieszę się. Ja czekałam na te pomidory, bo mówił, że przyniesie. O, patrzcie, już pękają, aż takie dojrzałe. Pycha są, soczyste, pachnące, takie prawdziwe letnie pomidorki. Czekałam, dopytywałam się, no ale są, nareszcie są. Ja myślałam, że może jakiś przecież zrobię albo sok, ale ponieważ niektóre jeszcze mogą chwilę poleżeć, ja myślę, że my je po prostu zjemy, żeby się nimi nasycić. No są naprawdę przepyszne. Cieszę się z nich. Kochani, no wy w Polsce to tego nie rozumiecie, bo macie te pomidorki, możecie sobie iść na targ i po prostu kupić, a my tego niestety tutaj nie mamy, nie kupi się na targu takich polnych, dobrych pomidorów. I teraz tak, jeżyna nam już niestety się kończy, ja już podjadłam dzisiaj troszeczkę, to już są ostatnie jeżyny. Idę usiąść, nie będę jadła i gadała. Ostatnie jeżyny. Bardzo żałuję, że już jest koniec. Jest mi niezmiernie smutno z tego powodu, bo niech tu usiąść. Zawsze jak się kończą nam jakieś... Znaczy maliny już się skończyły. Teraz się kończą jeżyny, za jakiś czas się skończą pomidory, bo ich dużo na krzaczkach nie mamy, no ale troszkę tam dojrzewa. I zawsze jak się jakieś dobrodziejstwa lata kończą w Pitulowie, to jest mi bardzo przykro. No ale dobra, były pierogi z jeżynami, były koktajle, jeszcze dzisiaj zrobię koktajl z jeżynami. Były, co tam jeszcze było? Ciasto było z jeżynami, są zamrożone jeżyny, także myślę, że sporo skorzystaliśmy. Bo naprawdę w tym roku to pomidorków mamy mało, ale jeżyn to było naprawdę dużo. Malin też sporo mieliśmy. No i tak, co w tym tygodniu się działo? Przeleciał tydzień, nie wiadomo kiedy. Ja materiał miałam do zmontowania i nie miałam kiedy się zabrać. Ale tak jak Wam mówiłam, będę odzywała się po prostu na tyle, na ile będę w stanie się odzywać. Nie mogłam czasowo się jakoś zmobilizować, żeby filmik zmontować, bo ciągle coś, bez przerwy, jakieś zajęcia. A niedzielę mieliśmy wolną i powiem Wam, że ją tak fajnie spędziliśmy, bo wybraliśmy się do Walii. Byliśmy w Walii nad jeziorem. Pierwotnie w planach był wyjazd, żeby zobaczyć, czy są grzyby. I były jakieś tam pojedyncze grzybki, ale skończyło się na tym, że sobie po prostu usiedliśmy nad jeziorem i tam spędziliśmy dzień siedząc na pomoście nad jeziorem. Byliśmy ze znajomymi, więc stwierdziłam, że nic nie będę nagrywała, po prostu taki chill out dla nas. Gadaliśmy sobie, posiedziliśmy, zjedliśmy sobie dobre kanapeczki. Oczywiście były obowiązkowo jajka na twardo, była kawiczka. No a ja się wreszcie wykąpałam w jeziorze, popływałam sobie, czyściusieńka woda, bo tam nie ma żadnych fabryk, nie ma, nawet nie ma domów żadnych, to jest po prostu jezioro w Walii, w takim bardzo dzikim terenie, wśród wrzosowisk jest troszeczkę lasu, więc tam nie ma co zanieczyszczać tego zbiornika.
ogromne jezioro. Myśmy już kiedyś nakręcali filmik tam nad tym jeziorem. I ja, Jan mówi, nie nagrywasz naszego wypadu nad jezioro, do Walii. I ja mówię, Jan, wiesz co, każdy taki nasz wyjazd, który mamy, znaczy nie każdy, ale większość takich wyjazdów, ja cały czas wyciągam kamerkę, chowam, wyciągam i wiecie, to jest tak, że ja już wam to tłumaczyłam, że wtedy się nie można po prostu jakoś tak w pełni oddać temu relaksowi. Cały czas trzeba myśleć, co tu jeszcze nagrać, co pokazać, wyjąć tę kamerkę, pilnować wszystkiego. Po prostu my tak mało teraz wyjeżdżamy, że ja stwierdziłam, Jan, ja nie mogę, to jest taki czas dla nas ze znajomymi, tak rzadko razem gdzieś wyjeżdżamy, więc po prostu odpuściłam zupełnie i nie nagrywałam. I to był naprawdę dobry pomysł, bo po prostu sobie na spokojnie odpoczęliśmy. A ja po prostu byłam tak szczęśliwa z powodu tego, że sobie popływałam. Mówię wam, taki reset. Jak się nigdzie nie wyjeżdża, nie ma się, jest jeszcze się przed urlopem, przed wakacjami takimi typowymi, że jest wyjazd, że można wyczyścić głowę, to po prostu każda taka chwila wśród natury jest błogosławieństwem dla duszy i ciała. A jak wróciliśmy do domu, do Pitulowa, to jeszcze zrobiliśmy sobie ognisko i były kiełbaski z ogniska, więc posiedzieliśmy sobie fajnie i naprawdę taka niedziela, jakiej nam brakowało. Myślę, że jeszcze pojedziemy nad to jezioro, zobaczymy, jaka będzie pogoda, bo też i znajomym się bardzo podobało, bo byli tam pierwszy raz, więc też chcą wrócić, bo było naprawdę fajnie. Mam wrażenie, że grzybki to się dopiero tam zaczynają, bo trochę było psiurów, jakieś podgrzybki pierwsze się pokazały, jakieś zajączki, także myślę, że za jakiś czas pojedziemy, żeby zobaczyć grzyby. A jak nie będzie grzybów, to znowu sobie po prostu będziemy mogli posiedzieć nad jeziorem. No i ja oczywiście będę mogła sobie popływać. To jest takie jezioro, że jak ktoś chce pływać, no to musi umieć pływać, dlatego że tam jest tak, że się wchodzi do wody, jest chwilę, jest dno, a potem już jest tak, że tego dna nie ma, nie czuć, jest bardzo głębokie to jezioro, więc no tak, jak ktoś nie jest przyzwyczajony, to nie popływa. No ale ja jestem wychowana jako dziecko i nastolatka, jeździłam zawsze z tatą nad jeziora po Jeziorze Drawskie i tam się uczyłam pływać i tam było właśnie takie jezioro, że chwila było dno czuć, a potem już było bardzo głęboko i ja jestem tak przyzwyczajona, po prostu dla mnie to jest normalne, ale wierzę, że jak ktoś się nie wychował w czymś takim, nie jest przyzwyczajony, no to się po prostu boi i wcale się nie dziwię. Ja też kiedyś byłam taka, że wypływałam dalej, a w tej chwili już z wiekiem to po prostu pływam, nie wypływam gdzieś tam daleko w głąb jeziora, tylko sobie przy brzegu pływam i to mi w zupełności wystarcza. Także fajnie. Mówię wam, była Agulinka kaczka. Zawsze się śmieję, że ja jestem kaczka. No coś jest takiego, że po prostu uwielbiam pływać. Także naprawdę fajny taki czas był. Przepraszam, że nie nakręcałam, ale po prostu ja potrzebuję takiego kontaktu z naturą, takiego czasu, żeby troszeczkę odpocząć. Wiecie co? Jest ten sierpień, czas, kiedy mija 10 lat od tragedii, od czasu, kiedy zginął mój syn. Barek jest w takim stanie, jakim jest i mam świadomość, że każdy dzień, który mam, który przeżywam z Barkiem, to jest każdy poranek, kiedy ja widzę, że on śmieje się do mnie, przychodzi, żeby go pomiziać, przytula się. Ja dziękuję za każdą taką chwilę, ale jednocześnie każdego poranka dosłownie budzę się i drżę, sprawdzając, czy Barek jest w porządku. Więc to jest dla mnie taki czas, bo nie wiem jeszcze, ile nam zostało
tego czasu. Wiadomo, że nie chcę ciągle o tym myśleć i międlić tego, no ale automatycznie człowiek patrzy na takiego dziadunia, na takiego staruszka, który już naprawdę jest bardzo słabiusieńki, to po prostu, no wiadomo, czym mam głowę zaprzątniętą i chciałabym, żebyśmy tego czasu mieli jak najwięcej, więc no taki ciężki czas dla mnie. Cieszę się teraz, że na te kilka dni za chwilę wyjeżdżamy. No jeszcze troszeczkę zostało, ale już niedużo. Także miejmy tylko nadzieję, że pogoda nam dopisze, że będziemy mogli sobie fajnie odpocząć i też ten czas spędzić jak najlepiej. Ale tam będziemy te kilka dni, więc na pewno już coś nagram Wam z tego wyjazdu. A teraz po prostu w niedzielę to był taki czas króciutki dla nas, więc nie chciałam marnować ani chwili. Naprawdę tak się cieszyliśmy wszyscy z tego wyjazdu, bo to w sumie tak spontanicznie wyszło i nie było to planowane w ostatniej chwili, jakoś tak, żeśmy się na ten wyjazd zdecydowali i to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Dobra, kochane pitulaczki, także pochwaliłam się Wam wyjazdem, pochwaliłam się pomidorkami. No, jeszcze będę troszkę pitulowo ogarniała pewnie dzisiaj. Przycinam przede wszystkim, wiecie co, te jeżyny, które już poprzekwitały, bo naprawdę tak nam zarosła tutaj wszystko, że to już stało się nieestetyczne i po prostu problem się zrobił z tą jeżyną, bo rośnie jak szalona, więc wiem, że to nie jest czas na przycinanie jeżyny, ale nie da się funkcjonować, jakbyśmy jej pozwolili rosnąć w takim tempie, jak ona się rozrasta i tam, gdzie ona chce się pokazywać, znaczy, wiecie, rozgałęziać, nie dałoby się tutaj żyć. No i tak myślę, że właśnie dzisiaj zrobię jeszcze ten oprysk na mszyce, bo bardzo mi się te lokatorki nie podobają. Także zaraz zobaczę, bo myślę, że w szopce tam mam jeszcze jakiś środek na mszyce, a jeżeli nie mam, to będę musiała jutro podjechać i kupić. No, kwiatuszki sobie pięknie kwitną. Jest tych kwiatków ile jest, może nie jest tyle co zwykle, ale i tak są śliczne i jestem ogólnie zauroczona petuniami. Jakoś chyba w tamtym roku je zaczęłam kupować, czy 2 lata temu, ale one tak pięknie się tutaj rozbujały. A jeszcze muszę właśnie odżywką podlać kwiatuszki, także jeszcze mam dzisiaj troszkę pracy, jeszcze muszę z barkiem wyjść. No i tak, wiecie, zrobi się wieczór, nie wiadomo kiedy i trzeba będzie się zbierać do spania. A ja teraz przychodzi godzina 22, to się kładę i dzięki temu się budzę tak wcześnie rano i mam ten dzień. Mimo wszystko wydaje mi się, pomimo tego, że chodzę wcześniej spać, to się wcześniej budzę i jakoś tak ten dzień jest fajny, a ja jestem lepiej zregenerowana, bo w sumie śpię tyle samo godzin, ile spałam kiedyś, jak chodziłam później spać, ale okazuje się, że jak chodzimy tak o tej 22 spać, 22:30, to jednak ten sen jest najbardziej wydajny i ja się najbardziej regeneruję i najlepiej się czuję. Dobra, kochani ludzie. No nie, no muszę Wam Boczusia pokazać, bo Boczuś przyszedł. Był też Barek, ale Barek poszedł do domu, nie wiem dlaczego. Barek śpiący jakiś. Cześć, Boczunio, kochany. Mamy naszego koteczka kochanego. A w ogóle jak były takie upały i ciepłe noce, gorące wręcz, to kotki miały otwarte i wychodziły sobie w nocy też do ogródka. Zawsze tak robimy co roku, że jak są takie bardzo, bardzo ciepłe noce, to w tym czasie robimy noce kotów dla naszych futrzaków i one są wtedy szczęśliwe, bo mogą sobie w ogródku noc spędzać. No dobrze. To żegnam się z Wami. Było mi bardzo miło. Króciutkie pogaduchy. Patrzę, czy Barek czasem nie idzie. I się zabieram. Jeszcze coś porobię. Wiecie, niedługo Jan przyjedzie z pracy. Myślę, że za chwilę dosłownie będzie. Także jeszcze mam co robić. No i co? I myślę, że do następnych pogaduch. Zobaczymy, kiedy się teraz odezwę. Mam nadzieję, że nie znowu za tydzień. Ale naprawdę to jest taki czas, myślę, że więcej się będę odzywała, jak już tak, nie wiem, chłodniej się zrobi, gdzie już
Te spacery, znaczy spacery to w sumie mam cały czas takie same z Barkiem, ale wiecie, ciągle coś tam w tym ogródku dłubię. Niby dużo nie robię, ale coś tam ciągle jest do zrobienia, więc troszeczkę mi tego czasu schodzi. Muszę troszeczkę mieć dla siebie też czasu, bo nie da się po prostu cały czas coś robić w biegu, po prostu takiego czasu dla siebie potrzebuję. Potrzebuję też odpocząć. Co ty płaczuńkasz? Potrzebuję więcej odpoczynku, więcej skupić się na sobie i myślę, że właśnie ten wyjazd nam, który się szykuje, nam bardzo fajnie zrobi. No. Tak to jest, kochani moi, że czasami człowiek jest tak zmęczony. O, jeszcze bakuleńka przyszła. Proszę bardzo, mamy bakuleńkę. No, człowiek jest czasami tak zmęczony, że po prostu nie ma siły. To, że ja sobie odpoczęłam tam kilka dni, jak się nie odzywałam do was, to wiecie, to też nie pomoże. Potrzeba tego odpoczynku więcej. Potrzeba wyjechać, potrzeba się zresetować, bo no nie można cały czas na wysokich obrotach funkcjonować. Miejmy nadzieję, że tak po wyjeździe, po urlopie, to będę miała więcej energii. Dobra, misiaczki moje. Pogadaliśmy sobie troszkę. Zobaczę, czy tam się odzywacie, bo filmik opublikowałam, to już pewnie oglądacie. No, lecę. Trzymajcie się, moje dzieciaczki, robaczki. Moc miłości prosto z serca. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!